Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. W dniu 6 listopada 2023 roku rozpoczął się protest kilkudziesięciu polskich przewoźników, którzy rozpoczęli blokadę trzech przejść granicznych z Ukrainą chodzi o Korczową do i Hrebenne. Powodem tego protestu są zmiany w przepisach Unii Europejskiej, a konkretnie ich nadmierna libera liberalizacja w stosunku do przewoźników z Ukrainy. To oczywiście wynik tej polityki po 24 lutego 2022 roku. Przedstawiciele polskich firm wysuwają trzy takie podstawowe postulaty. Wprowadzenie zezwoleń na przewozy komercyjne dla samochodów z Ukrainy, wyłączenie polskich aut z ukraińskiej kolejki elektronicznej i brak wprowadzenie braku możliwości rejestrowania spółek w Polsce, jeśli środki finansowe nie są ulokowane w Unii Europejskiej. Tutaj też warto podkreślić, iż no, polscy przewoźnicy chcieliby powrotu. Do wydawania zezwoleń transportowych dla przewoźników ukraińskich i, i zmniejszenia ich ilości do poziomu właśnie sprzed, sprzed wojny na, na Ukrainie, sprzed tej nowej odsłony, która rozpoczęła się 24 lutego ubiegłego roku. Wtedy to było 200 tysięcy. 200 tysięcy rocznie. No, oczywiście jest, jest tutaj szereg innych, pomniejszych postulatów, ale faktem jest, że generalnie ten protest jest związany z liberalizacją przepisów w sprawie transportu międzynarodowego na terenie Unii Europejskiej, który został właśnie wprowadzony, wprowadzony po 24 czwartym lutego 22. roku. Jest to wszystko związane z tą ogromną pomocą dla Ukrainy, która jest świadczona nie tylko przez rząd w Warszawie, ale także przez urzędników w Brukseli. Generalnie przewoźnicy chcą zwrócić uwagę na sytuację w obszarze przewozów transportowych w naszym kraju, no i rozpoczęcie rozmów polsko-ukraińskich. Polsko -ukraiń, polsko Warto zauważyć, jak odnoszą się do tego władze. Ukraińskie, ponieważ ma to oczywiście kluczowe znaczenie i jest to bardzo istotne obecnie też dla relacji polsko-ukraińskich. To nie jest problem nowy, jeśli chodzi o kwestie zezwoleń dla przewoźników ukraińskich. No ale warto zwrócić uwagę na sam ton narracji państwa ukraińskiego. Władze w Kijowie oświadczyły, że, że właściwie w ramach rozmów polsko-ukraińskich w sprawie protestu polskich przewoźników nie ma tematu zmiany czy anulowania umowy o liberalizacji transportu. Co więcej, stawiają bardzo tward, przedstawili bardzo twardo swoje stanowisko, uważając, że Polacy blokując granice szkodzą nie tylko Ukrainie, ale również Polsce i krajom, i krajom unijnym. To jest właśnie stanowisko władz, Władz Ukrainy i ukraińskiego rządu. Co więcej, myślę, że warto tutaj zacytować wpis ambasadora Ukrainy w Polsce, pana Wasyla Zwarycza, który w serwisie X dawnym, na dawnym Twitterze nazwał działania polskich przewoźników cytuję „bolesnym ciosem w plecy Ukrainy, która cierpi z powodu rosyjskiej agresji. Koniec, koniec cytatu. Ewidentnie widzimy tutaj granie na emocjach, widzimy tutaj wykorzystywanie tej narracji, która już była stosowana przez władze Ukrainy w stosunku do Polski, że przypomnę tylko słowa Wołodymiara Zełenskiego na forum ONZ, gdzie oskarżył Polskę o sprzyjanie, w niektórych oczywiście działaniach, sprzyjanie polityce rosyjskiej. Widać, że ta postawa roszczeniowa strony ukraińskiej jest cały czas bardzo wysoka, że strona ukraińska bardzo mocno wykorzystuje słabości rządów w Warszawie i tę bezwarunkową pomoc, jaka była i jest cały czas świadczona państwu ukraińskiemu. To wszystko się mści oczywiście na interesach Polaków, polskich przedsiębiorców i polskich, i polskich podatników. Tuż przed Polskim Świętem Niepodległości 10 listopada Państwowa Ukraińska Agencja Informacyjna Ukry Inform Opublikowała bardzo obszerny artykuł na temat właśnie protestu polskich przewoźników na granicy Polski i Ukrainy i utrzymała go w niezwykle krytycznym tonie, a postulaty Polaków zaprezentowała jako niemożliwe do zrealizowania, bezzasadne czy nawet egoistyczne. Co więcej, ukraińska agencja informacyjna podała, że Ministerstwo Gromad Terytoriów i Infrastruktury Ukrainy twierdzi, że jak dotąd strona ukraińska nie otrzymała żadnych oficjalnych żądań ze strony, ze strony Polski. Z tego tekstu informu wynika także, że miały już miejsce trzy spotkania z udziałem przedstawicieli Komisji Europejskiej do spraw do spraw transportu natomiast według ukraińskiej agencji Komisja Europejska nie otrzymała od, od Polski żadnej informacji o stanie na granicy o tej st stanie całej sytuacji w podobnym zresztą tonie wypowiada się ukraiński wiceminister infrastruktury Serhii Derkacz, który również twierdzi, że postulaty protestujących polskich przewoźników są nie do zrealizowania. No i też musimy sobie zdawać sprawę, że Polska, będąc członkiem Unii Europejskiej, Unii coraz mocniej się integrującej, a ewidentnie już nawet nie dryfującej, ale. Obierającej kurs po prostu na federalizację, będzie miała tego typu problemów znacznie, znacznie więcej. I biorąc pod uwagę perspektywę właśnie Europy Federalnej, decyzje o chociażby liberalizacji rynku transportowego nie będą zapadały w Warszawie, a będą zapadały w Brukseli. To jest coś, z czym polscy obywatele muszą się liczyć i muszą podjąć decyzję, chociażby w przyszłym roku głosując w wyborach do Europarlamentu, za jaką wizją Unii Europejskiej optują. Bo jeżeli za wizją Europy federalnej, no to oczywiste jest, że kluczowe decyzje w kwestiach polityki fiskalnej, polityki transportowej, zdrowotnej, polityki bezpieczeństwa zagranicznej będą zapadać w Brukseli. Będą oczywiście na tym forum unijnym decydować przede wszystkim wielkie grupy kapitałowe, wielkie Państwa, które mają największe przełożenie na kwestie gospodarcze, na kwestie interesów europejskich, i z tym to trzeba jak najbardziej brać pod uwagę. Natomiast sytuacja, w której Polska w tak bezwarunkowy i tak nazwijmy to wprost, arefleksyjny, żeby nie powiedzieć bezmyślny sposób. Wspierała od samego początku Ukrainę, nie chcąc nic w zamian ani w zakresie gospodarczym, ani w zakresie polityki historycznej, realizacji polskiego interesu narodowego, polskiej racji stanu, jeszcze mocniej rozzuchwaliły władze, władze Ukrainy, które zaczęły załatwiać bardzo wiele swoich spraw ponad głowami polskich polityków. I tutaj trzeba jasno powiedzieć o tym, że. Władze w Kijowie zaczęły się porozumiewać z partnerami w Niemczech, w Brukseli ponad głowami polskiego establishmentu. To dla wielu polityków może wydawać się wręcz szokujące. Mówi o wielu politykach nad Wisłą, tych partii parlamentarnych, partii. Właśnie mających swoją reprezentację w Sejmie i w Senacie, ale tak jest. Ukraińscy politycy zaczęli rozmawiać bezpośrednio z Amerykanami, z Niemcami, z Francuzami, z urzędnikami w Komisji Europejskiej, i ta liberalizacja rynku transportowego w Unii Europejskiej jest także wynikiem bardzo skutecznych zabiegów lobby ukraińskiego. Widać tutaj, że rząd w Warszawie przespał to, albo po prostu był no, po prostu był bezsilny w tym, w tym zakresie, i no, można powiedzieć w pewien sposób owładnięty taką, taką postawą mocno proukraińską, że przypomnę tylko słowa rzecznika prasowego mi byłego już. Byłego już rzecznika prasowego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, pana Łukasza Jasiny, który w marcu 2022 roku powiedział, że decydenci w Warszawie są sługami narodu ukraińskiego. No i to, co dzisiaj obserwujemy, jeśli chodzi o rynek przewozów, jeżeli chodzi o rynek przewozów międzynarodowych, jest także efektem tego uległego tego, Bezwarunkowego, tego uległego stosunku władz w Warszawie wobec Ukrainy. No, niestety, takie są skutki prowadzenia tej, tej polityki. I trzeba sobie jasno y, powiedzieć, że dalsza, głęboka integracja w ramach Unii Europejskiej przy tak uległych władzach w Warszawie, które nie są w stanie dzisiaj w sposób zdecydowany bronić interesu polskich przedsiębiorców, będzie jeszcze bardziej szkodziła polskiej gospodarce, czy w ogóle polskim, polskiemu biznesowi, polskim, polskim przedsiębiorcom, a zwłaszcza tym przedsiębiorcom małym i średnim, których nie stać na konkurencję z wielkim kapitałem, czy to, czy to, czy to z w ramach Unii Europejskiej czy kapitałem oligarchów ukraińskich. Dziękuję Państwu za uwagę. Szanowni Państwo, zapraszam Państwa serdecznie do odwiedzenia Księgarni Geopolitycznej, gdzie w sprzedaży jest już drugie wydanie mojej książki zatytułowanej Geopolityka a Bezpieczeństwo Polski. To książka, która w sposób Przystępny, pokazuje genezę najważniejszych koncepcji geopolitycznych, które kształtowały polską myśl geopolityczną, polską politykę zagraniczną i rzuca nieco więcej światła na otoczenie międzynarodowe Rzeczypospolitej współcześnie. Zakupy w Księgarni Geopolitycznej to także forma wsparcia dla podcastu geopolitycznego. Zapraszam serdecznie na geopolityka.info.